Święci są wśród nas. Nie? Raz, dwa, trzy. Nazywam się Radek Pazura. Czytam tę księgę, dlatego że jest praktyczna. Kiedy się nawróciłem, miałem 17 lat, zmieniłem totalnie swoje życie. Pamiętam, kiedy stanąłem nad wodospadem po spowiedzi świętej z całego życia, spaliłem kartkę ze swoimi grzechami i czułem, że zaczyna się we mnie nowy etap. Niesamowicie potężna ilość inspiracji przyszła właśnie stąd. Przyszła poprzez postacie, które są w Piśmie Świętym. Tak naprawdę każdy człowiek, który tutaj występuje, jest swego rodzaju legendą. Wystarczy choćby spojrzeć na świętego Józefa Egipskiego, który został sprzedany do niewoli, który został wtrącony do więzienia, który był na tyle silny i z mocą Bożą w więzieniu zaczął wykorzystywać swoje talenty i później znalazł się tak naprawdę jako przywódca całego ówczesnego świata i w latach, kiedy był kryzys, sprzedawał, zarządzał państwem. Jest tutaj wiele takich historii. Są kobiety, jak choćby Estera, dla mnie niesamowita historia, która broniła swojej wiary, która po prostu wykonała konkretne kroki, żeby nie stała się rzecz tragiczna. Jest tutaj wiele takich historii, ale dlaczego one są dla mnie praktyczne? Bo niesamowicie uwielbiam inspirować się ludźmi. I to co, że oni żyli 2000 lat temu albo jeszcze więcej? Dla mnie najważniejszy jest fakt, że to są praktyczne lekcje i praktyczne wnioski dla mnie, które ja mogę wyciągać z ich życia. Niesamowicie inspiruję się konkretnymi też przypowieściami, jak choćby przypowieść o talentach, gdzie jeden i drugi, trzeci sługa dostali talenty. Ten, który ich nie pomnożył, został określony sługą gnuśnym i leniwym. Nie chcę zostać określony sługą gnuśnym i leniwym, ale chciałbym w swoim życiu być protagonistą, czyli człowiekiem, który rozeznaje owoc swojego życia, rozeznaje to, co zostało włożone do mojego serca przez Pana Boga, po to, żeby tym Mu służyć, żeby doznawał chwały i żeby radość nasza przy tym była pełna. Uwielbiam, słuchajcie, wstać rano, pierwsze co, po prostu napić się wody mineralnej i pojechać na mszę świętą zaraz jeszcze przed pracą. Wziąć prysznic, pojechać na mszę i po prostu karmić się tym Słowem. To jest dla mnie po prostu codzienność. Sam jestem ojcem od jakiegoś czasu, mam synka, niebawem skończy roczek. Chciałbym być jak najlepszym nauczycielem dla niego. I choćby przypowieść o synu marnotrawnym i postawa ojca, który przyjmuje go z miłością, ale także daje mu zbłądzić, także daje mu się potknąć, daje mu poznać, czym jest jedzenie, nawet niemożliwość zjedzenia tego, co jedzą świnie. Daje mu to odczuć. I teraz ja mogę dla siebie stosować praktyczne wnioski właśnie z tej księgi. Jest nie jeden taki fragment, który tak naprawdę mógłbym otworzyć i zaczerpnąć inspirację, dlatego że był dla mnie ważnym fragmentem kiedyś. Natomiast to, co wraca do mnie tak naprawdę prawie codziennie i na czym zbudowane jest moje życie, to jest Psalm 128. Również na swoim ślubie wybrałem sobie ten psalm, bo jest dla mnie czymś niesamowitym. Czyli szczęśliwy, który się boi Pana i błogosławi Go i chodzi zawsze Jego drogami. Będziesz się cieszył dziełami rąk swoich. Będziesz zawsze szczęśliwy, bo dobrze Ci będzie. Twoja małżonka jak urodzajny szczep winny pośrodku Twego domu. Twoje dzieci przy stole jak młode oliwki. Takie błogosławieństwo spłynie na męża, który boi się Pana i błogosławi Go. Niech więc Cię błogosławi Pan z Syjonu, byś przez długie życie oglądał szczęście Jeruzalem. Ty i synowie Twoich synów, i byś oglądał synów Twoich.
swoich synów, pokój nad Izraelem. Daje mi to tak niesamowitą wolność. Pamiętam, jak ten moment, ten fragment przyszedł do mnie, kiedy byłem trochę porozwalany, zastanawiałem się, co mam w życiu robić, czy forma mojej muzyki, prowadzenia różnych konferencji, dzielenia się z ludźmi swoim życiem, czy to jest dobra droga. I od razu Pan przyszedł z odpowiedzią, wiecie jak jest, jak dostajesz słowo dla siebie, to wiesz, że to jest słowo dla ciebie i nikt nie jest w stanie tego podważyć. I ja wtedy dostałem właśnie, że z pracy rąk swoich na pewno będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie. To było dla mnie zachęcenie do tego, żeby iść i cały czas podążać tą drogą. Wiecie, w swoim życiu tak naprawdę cały czas staram się podzielić czas między rodzinę, a pasję i pracę. I tutaj mam znowu potwierdzenie jakby tej drogi, że małżonka moja jak płodny szczep winny, synowie moi jak gałązki oliwne dookoła mojego stołu, czyli jakby umiejętność pogodzenia tego da ten owoc. Jeśli będę bał się Pana, jeżeli będę Go błogosławił, to ten owoc jakby przyjdzie i będę potrafił zachować tą proporcję. To jest coś, na czym buduję, to jest coś, do czego wracam i to jest coś, o czym marzę. To jest coś, co zostało wlane głęboko w moje serducho, czyli pasja i rodzina, ale wszystko po to, żeby służyć temu, który jest naszym mistrzem.